Witam. Jak widać tutaj na tym załączonym obrazku zebrało mi się trochę produktów firmy Leuchtturm, czyli latarnia morska, więc postanowiłem je zrecenzować, jako że najwyższa pora na tą produkcję. Oto katalog, który pokazuje, że kolorystyczna gama jest tu dość ogromna, kilkanaście wzorów, formaty 4 wielkości, różne rodzaje środków, liniowane, kratka, kropkowane, czyste i oczywiście najnowsza produkcja, czyli White Lace Link, specjalne tło, które łatwo się skanuje specjalnym programem do tego celu użytym, a także w produkcji firmy tej mamy pętelki, czyli pendlupy, które tu są na takim plastikowym kwadraciku zabezpieczonym z dołu kawałkiem papieru. Po jego oderwaniu możemy to małe urządzonko przykleić do okładki notesu. Nie tylko Leuchtturm, ja przykleiłem do Rodi. No ale teraz tak, pętelka ta jest zrobiona z gumy i proszę bardzo, ja tu próbuję jedną ręką włożyć pióro do tej pętelki. Jak widać, nie jest to proste, a to jeszcze nie jest grube pióro. Namęczyć się można dopiero z czymś grubszym. Także na początku, dopóki gumka się nie rozciągnie, jest to dość trudne i uciążliwe, zwłaszcza w wykonaniu jednej ręki. Natomiast cienkie ołówki czy długopisy wchodzą bez problemu i jakby w tym urządzonku trzymają się dobrze. Ale to zostawmy. Zacznijmy od pierwszej pozycji. To kalendarz na rok przyszły, 2015 już niestety, jak ten czas leci na grzbiecie. Tutaj widać, jak to wszystko ładnie jest wykończone. Firma, jak widać na tym haśle, twierdzi, że detal właśnie czyni różnicę. No i tutaj trochę detali mogliśmy zobaczyć. Ten kalendarz nie jest specjalnie rozbudowany. Krótkie terminarze, dwa na początku. No i tyle jakby było. Plan urlopów, a potem już dzień po dniu, za wyjątkiem soboty i niedzieli, gdzie trochę mniej miejsca. Każda strona to jeden dzień. Na końcu dochodzimy do 10 stycznia z kolejnego roku. Kilka kartek na końcu i to wszystko bez żadnego wydziwiania i różnych głupich danych tam, których nikt nie używa, nie zamieszczono w tym kalendarzu. A teraz próbka pisma. Tutaj kilka atramentów: Parker, Mont Blanc, Edelstein i Pilot. Jak widać, tutaj nie ma żadnego strzępienia, papier bardzo dobry. Po drugiej stronie widać, że nic nie przebija na drugą stronę, ale poświatę taką widać tego, co tam się pisze na drugiej stronie. Także papier nie jest gruby, ale jakość taką ma, że nie przepuszcza na drugą stronę. W każdym notesie czy produkcie tej firmy mamy taką karteczkę z zapewnieniem, że wszystko jest ok. Nalepki tutaj mam akurat nie do tej, z innego notesu mi się pomieszały. Jest nalepka na grzbiet i nalepka na front. Także historia krótka firmy, chociaż firma nie ma wcale krótkiej historii. No i to samo, co było w tym ulotce, co pokazywałem na początku. I oczywiście gumka, czyli tradycyjny kalendarz, mamy gotowy, zrecenzowany. Następnie produkt też A5, to jest ten nowy White Lines Link. Jak widać, tutaj jest to tło, które jest łatwe do skanowania przez smartfony czy tam pady. A ta okładka, jak tutaj widać, ma dość taką obszerną kieszeń, że można tam sporo napchać do środka. Jako że oczywiście naklejki i na grzbiet, i na środek, i taka krótka instrukcja, jak się z tym urządzeniem White Lines Link programem obchodzić. A co ciekawe, tutaj mamy notes, którego kartki służą ewidentnie do wydzierania. Nie są to kartki, które na trwałe będą się trzymały, to taka wkładka, która, jak widać, przycięta, żeby łatwiej było ją wsuwać i wysuwać do tej okładki. Test z bliska pokazuje, że pisze się po tym papierze fajnie, chociaż niektóre atramenty mogą przesiąkać na drugą stronę. Tutaj akurat bardzo niewiele.
to nastąpiło, tego przesiąkania. Do tej okładki też potem po zużyciu środka można wepchnąć coś innego. Klasyczny zeszyt wchodzi w sam raz i można także inne papiery lub inne środki firmy Lightroom tutaj sobie w tym używać. Także bardzo ciekawy element zostaje nam po wykorzystaniu środka, czyli okładka do wielokrotnego używania. Przejdźmy do niższych formatów. To notes tak zwany reporterski, czyli to jest już A6. Facey Lightroom A6 to 9 na 15 cm. On jest oczywiście bez linii, ale tak jak tu na tej ulotce widać, nie da się go przekręcić całkiem, czyli żeby okładka z przodu zetknęła się tą z tyłu, to znaczy można, ale moim zdaniem to pęknie, ja się na to nie poważyłem. Zrobiłem to do połowy, a tam już szwy trochę zaczęły trzeszczeć, ale to już uwaga na marginesie. Kolejny test atramentu pokazuje, że w większości wypadków nie przesiąka nic na drugą stronę, chociaż te japońskie atramenty czasami mają tendencję do przejścia na drugą stronę kartki. To mamy gotowe. Kolejny, znowu White Lines, do tego specjalnego oprogramowania. Tutaj bardzo fajny taki kolor szarawy tego tła. Liniowana struktura tego. No i zrobiłem trochę próbek i tutaj widać więcej atramentów już przesiąka na drugą stronę. Dwa czy trzy rodzaje, w tym oczywiście te nieszczęsne japońskie Hiroshizuku przebijają na drugą stronę. No i tak ten notes wygląda. A6, tak jak poprzedni, liniowany. Ten sam format A6, tym razem, że już klasyczny notes. Twarda okładka i kropkowany w środku. Zakładka tam taka jest w każdym zrobiona i kieszonka. Zakładka oczywiście z tasiemki, kieszonka tradycyjnie z tyłu. Tutaj kolejna próbka atramentu i tutaj ten papier jakby jest najgorszy z tych wszystkich. Tutaj bardziej widać przesiąkanie atramentu na drugą stronę, chociaż nie wszystkie atramenty na drugą stronę przesiąkają, także niektóre dają radę. A to nowość, którą znalazłem na targach w Krakowie, przynajmniej ja pierwszy raz widzę, szkicownik. Tutaj jest niewiele kartek, bo papier jest bardzo gruby, 180 gramów. Też bez linii, gładki. I jak tutaj może tak potrzaskam trochę papierem, to widać, że on sztywny jest i gruby. Ale co za tym idzie, jest bardzo pióroodporny, mimo że przeznaczony do ołówków, może i do akwareli. Można na nim smarować ile się chce, nawet japońskimi atramentami i nic na drugą stronę nie przebija, a co ważniejsze, w ogóle nie widać po drugiej stronie, że się na poprzedniej cokolwiek napisało. Także sketchbook jest najbardziej pióroodporny, wbrew pozorom. I moje najnowsze odkrycie, jotbooki, czyli bardzo cieniutkie notatniki z miękką okładką. Tutaj jeden już mam otwarty, mam poprzednią wersję taką jeszcze z gumką, która jest trochę grubsza, ale mnie urzekły ostatnio te bardzo cienkie, co za tym idzie, niedrogie notesiki, ale co można z nimi zrobić? Można je nosić w kieszonce marynarki, w środku. Praktycznie się tego notesu nie czuje, jest cienki i bardzo dobrze się chowa w każdej z kieszeni. Tutaj zrobiłem te same próby co poprzednio i to samo, ta sama uwaga co ostatnio, że te Hiroshizuku i japońskie atramenty niestety są mocne na ten papier lightroomowski. Na koniec porównanie. Lightroom na dole, w środku Rodia i Moleskine na górze. Jak widać, Lightroomy są najwyższe, są o centymetr większe niż pozostałe notesy, choć wszystkie są formatu A6, co dziwne. Każdy inaczej widzi ten format A6. Tu ewidentnie widać, że to jest centymetr więcej. Grzbiety, zakładki we wszystkich modelach podobne. To tyle. Mam nadzieję, że moja krótka recenzja była pomocna. Dziękuję za uwagę.